A dlaczego ma pani taką niebieską rękawiczkę tutaj o założoną? Pokaż, pokaż. No właśnie dlatego, moi drodzy, dzisiaj będziemy rozmawiać o narzędziach, które stosuje w swojej pracy podolog. Co to takiego jest? Tak zwane narzędzia zbrodni. Oj, nie mów tak. Narzędzia zbrodni. Już, zaraz sami już, zobaczycie, sami by, zobaczycie. Był już filmik, żeby nie straszyć podologiem. Nie, słuchajcie, nie straszymy. Chcemy was dzisiaj uświadomić i pokazać wam, z czym wiąże się praca podologa, jeśli rozmawiamy właśnie o tych wszystkich narzędziach, które możecie zobaczyć, kiedy przyjdziecie na wizytę do podologa. Jak to mniej więcej działa, co to takiego jest. Żeby was uspokoić. Dokładnie, żebyście się nie bali i nie myśleli w kategoriach właśnie narzędzia zbrodni. Także zapraszamy was bardzo serdecznie na kolejny odcinek porad podologa. Alicja, zacznijmy od pierwszych takich podstawowych narzędzi, które stosuje się w podologii i nie tylko, ale zanim do tego przejdziemy, to oczywiście najważniejsza sprawa, wszystko musi być czyste, sterylne, zdezynfekowane. Jak to wygląda? Tak, wszystko musi być sterylne. Ja tu mam swój stoliczek pomocy, tak, który mi tu pomaga. Pokaż może właśnie, jak to wszystko jest zapakowane. O, jeżeli zobaczcie, jesteście u specjalisty, czy to jest kosmetyczka, czy to jest podolog, jeżeli ma narzędzia i one są sterylne, muszą być w takim pakiecie. Jeżeli nie są, jeżeli klient, jeżeli kosmetyczka przy was tego nie otwiera, to odmawiacie usługi, bo nie wiecie, czy to jest sterylne, czy to nie jest sterylne. Tak, czyli nie zdezynfekowane, ale sterylne. Tak, wszystkie te narzędzia, z których będzie wykonywane, na których będzie wykonywany manikur czy pedikur, powinny być w czymś takim zapakowane, więc zwracajcie koniecznie na to uwagę. Ale widzę, że masz też rękawiczki. Oczywiście. Czyli podstawa takiej pracy, rękawiczki muszą być obowiązkowe. Tak, to jest podstawa podstaw. Jeszcze co jest, ale dzisiaj jest gorące, to dzisiaj nie zakładam. To jest maseczka. 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 I wielu klientów mówi: pani Alu, już nie ma COVID-u, już nie musi pani zakładać, nie ma obowiązku już maseczek, nie musi pani zakładać. Nieważne, COVID, nie COVID, my już dużo dawniej przed COVID-em, zawsze przy pedikurze mam maseczkę. Nie dlatego, że obawiam się zapachu stóp klienta, tylko dlatego, że pracując na czyichś stopach i unoszący się pył, ja nie chcę tego wdychać. To jest po prostu dla mnie higieniczne, abstrahując od tego, że fryzarka jest spochłaniaczem. I uważam, że każda fryzarka powinna być spochłaniaczem. No tak, ale pracujemy przecież też na tym, na skórze, czyli ten martwy naskórek, to wszystko się unosi do góry. Oczywiście. Tak? Dlaczego mamy to wdychać? Więc dbamy o swoje zdrowie. Oczywiście, że to tak. Jest bardzo że ważne. To nie jest związane z COVID-em i nie wiem, z jakąś panicznym strachem przed COVID-em, tylko to jest po prostu z higieny. Dobra, tak, no właśnie, a jak jesteśmy przy higienie, to widzę, że tam masz też takie jednorazowe ręczniki. Tak. Ja akurat bardzo lubię po pedikirze wykonać peeling. Dla takiego oczyszczenia, dla takiego wygładzenia, dla takiego. No takie wisienka na torcie. Dokładnie. O, dziękuję bardzo. Taka wisienka na torcie, która daje taką odrobinę takiej kosmetyczności w tym wszystkim, a nie tylko, takiej medycznej podologii. Ja akurat korzystam z takich jednorazowych ręczników. Każdy klient dostaje zawsze jednorazowy. Nie korzystam z ręczników, mimo tego, że jeżdżę do klienta, nie korzystam z jego ręczników. Tylko zawsze jest to jednorazowe i proszę, żebyście na to też zwracały uwagę. Czy jesteście w salonie, czy przyjeżdża do was specjalista, zawsze takie ręczniki powinny być. Tak, bo wiele pani jeszcze moczy stopy przed pedikirem, ale wiecie, jaki ja mam do tego stosunek. Tak, a właśnie natomiast, a ta folia, która to tam leży. A, ta folia, no właśnie, to jest kolejna rzecz. Jeżeli przychodzicie do gabinetu i kosmetyczka ma taką wizję, żeby moczyć stopy, no, to zawsze zwracajcie na to uwagę, żeby był wyłożona miska, brodzik, cokolwiek, żeby było wyłożone folią jednorazową. I teraz zawsze robicie, zawsze zwracacie uwagę, czy to już jest przygotowane, bo powinna. Czy to się robi przy was, tak? Tak, bo kosmetyczka powinna przy was rozkładać taką folię, żebyście wiedziały, że to jest jednorazowa, a nie pięć klientkach wcześniej. No właśnie. Jeżeli wyciąga, to ma być czyste, schludne, a nie jakieś takie widać, że wyschnięte gdzieś na lince. I każde rękawiczki narzędzia zakłada przy was. Tak, i narzędzia wszystkie rozpakowuje specjalista przy was.
Wtedy macie bezpieczeństwo, że to jest wszystko jednorazowe, sterylne i czyste. I widzę, że już mi, a wiem na co patrzysz. Tak, na to kolorowe tam. Tak. Wiecie jak to jest, sroka zawsze patrzy. W naszych poprzednich filmikach dużo mówiłyśmy o takiej higienie, o tym, że pilniki powinny być czyste, każdy powinien mieć swoje, nawet u specjalisty nie powinno mieć swoich się podpisanych pani Krysia, tak, która zawsze przychodzi, ma zawsze swoje pilniki. Ja korzystam akurat z takich pakietów, z racji tego one są te bezpieczne, klient widzi, że są zapakowane. One są biodegradowalne opakowania, dlatego tak mocno szeleszczą. Tak. Ale mamy tutaj pilnik, widzę bloczek, patyczek, takie podstawy, tak? Takie podstawy, które się to wykorzystuje, czasem jest jeszcze kapturek do fryzarki, ścierne. Zależy co sobie zażyczymy. I to widać, że to jest nie sterylne, tylko to jest jednorazowe. Tak. I żadna klientka wcześniej z tego nie korzystała. Tak? No dobra, czyli słuchajcie, albo właśnie taki, słuchajcie, czyli najważniejsze, rękawiczki, maseczka, jednorazowe higiena. Wszystko sterylne, wszystko czyste, opakowania otwierane przy kliencie. Tak, zdecydowanie. No to teraz możemy przyjść do takiej części, powiedziałabym, troszeczkę bardziej drastycznej, bo tak wiecie, spoglądam sobie na ten stoliczek tam. Boisz się mnie dzisiaj? Nie boję, bo mam do ciebie zaufanie, ale tak patrzę na te narzędzie i tak lecimy z nimi. No dobrze, moi drodzy, zaczynamy od skórek. Co stosuje podolog do wycinania skórek, do usuwania skórek, do zadbania o skórki? Jeżeli chodzi o skórki, to ja jestem zwolenniczką pracowania na frezach. Mhm. I teraz chciałabym, żeby było jasne. Każdy podolog, każda kosmetyczka, każda stylistka pracuje na swoich ulubionych narzędziach. Tak jest. I żeby było dla Was jasne, że jeżeli ja Wam pokazuję, że pracuję na takich frezach, to nie oznacza, że jeżeli pójdziecie do kogoś innego i nie będzie pracował na takich, to znaczy, że źle wykona usługę. Każdy ma swoje ulubione narzędzie, na których pracuje. Tak, tak? Także jasne. To się umawiamy na to. Czyli wykorzystywane są takie frezy i one są, wielorazowe, tak? Wielorazowe, ale one muszą być dezynfekowane i sterylizowane. To jest frez kamienny, służy mi do odsuwania skórek, do usuwania skórek z płytki paznokcia. I to jest bardzo niebezpieczne narzędzie w użytkowaniu przez klienta w warunkach domowych, bo bardzo często tym frezem kamiennym, jeżeli się nieodpowiednio pracuje, to powstają rynny. Czyli to jest właśnie sprawca tych rynien. No i później ja akurat korzystam z takiego płomyka i korzystam z takiego walca celem wyrównania. Tak? No i do tego cążki, żeby się pozbyć ewentualnie. Czy muszą być jakieś specjalistyczne cążki? Czy to nie, są cążki? Znaczy muszą być cążki do skórek, no właśnie, do skórek. To jakie to będą, czy będą dłuższym, ostrzym, czy z krótszym, to jest kwestia dostosowania też do siebie. Indywidualnych, tak? Tak, jakie mają ramię. Dokładnie, więc to już jest kwestia indywidualna, tak samo jak frezy. A jeszcze się ciebie zapytam przy okazji, czy te narzędzia, które będziemy teraz pokazywać, one muszą być wykonane z jakiegoś specjalistycznego materiału? Ze stali nierdzewnej. Ze stali nierdzewnej. Tak, ze stali nierdzewnej to wtedy. I muszą to być z materiału takiego, który będzie się nadawał do sterylizacji w autoklawie. Okej. Dobra, bo to jest, czyli nie żadne ważne plastiki, nie żadne jakieś tam radełka do metalowe skórek, jakieś, nie wiadomo co, nie, musi być takie, które nada się do sterylizacji. Dobra, lecimy z kolejnymi narzędziami. Okej, to teraz mamy tak, skórki już za nami, to lecimy z paznokciem. Pokaż, co tutaj stosujesz do paznokci. Ja akurat pracuję, bardzo lubię pracować do obcinania na cęgach prostych. No bo one nie, nadają mi takiego zaokrąglonego kształtu, jak tnę, jak skracam paznokcie. To też jest dowolne. Tak naprawdę każde narzędzie jest dobre, aby dobrze obciąć paznokcie. No tak, bo jeszcze tutaj też wrócę na chwilę, bo rozmawiałyśmy o tym, jak te paznokcie powinny u stóp wyglądać. Tak, powinniśmy je obcinać na prosto. Tak. Czyli dla ciebie takie cęgi są idealne, ale myślę, że właśnie przez to, że też one tak obcinają na prosto, to też jest, ułatwia ci pracę. Dokładnie, prawda? Bo jak są zaokrąglone, to one automatycznie chcą zaokrąglać ten paznokieć. No i ważne jest to, jak obcinamy płytkę, tak? Ja nie obcinam jej na raz czy na dwa, tylko kawałeczek po kawałeczku, żeby nie pękał paznokieć, jeżeli tym bardziej paznokcia nie znam.
i żeby to robić dokładnie. Ale Alicja, ja widzę, że te cęgi profesjonalne bardzo się różnią od tych takich do obcinania paznokci u stóp, które możemy kupić w sklepach, te takie obcinaczki, wiesz. A takie... obcinaczki, no. No tak, są też takie obcinaczki, natomiast... One też są tak, przecież tak delikatnie zaokrąglone na bokach, mimo tego, że są duże i można nimi rzeczywiście ten paznokieć złapać na raz. Na raz obciąć. No może ma mniejsze paznokcie poza paluchem, może by dało radę tak na raz, ale no on też by automatycznie nam zaokrąglał. Dokładnie. Nie? No dużo bezpieczniejszą opcją są cęgi. Mamy cążki do skórek i cęgi do paznokci. Taka. A czy zdarzyło ci się... że dowiedziałaś się skądś, albo widziałaś, że podolog nie korzysta z czegoś takiego, nie wykorzystuje cęgi takie do paznokci, tylko na przykład te obcinaczki? Nie. Dobra. Nie. Widzicie, profesjonalista się... zawsze sięga po profesjonalne narzędzia. Tak. To też musimy podkreślić. Tak, i jeszcze to akurat zaznaczę, bardzo często podolodzy na przykład w ogóle nie pracują na pilnikach. To też się zdarza. O. Ja pracuję, bo też wykonuję manikier. Natomiast nie pracuję na pilnikach, tylko już obcinając płytkę, wykonują sobie za pomocą frezów różnego rodzaju, sobie wyrównują tą płytkę. I koniec. Okej, świetnie. Awały okołopaznokciowe? Awały okołopaznokciowe, to ja mam tutaj takiego małego specjalistę. Mały specjalista to jest sonda. I ona też sonda. Mi służy, tak, ona mi też służy, jeżeli zakładam jakieś tamponady, czy muszę coś wyczyścić, zajrzeć gdzieś, czy mamy wrastające paznokcie. Wiesz, czy mi się, przepraszam cię, wiesz, czy mi się ta sonda kojarzy z dentystą? Tak, bo my korzystamy też z dentystycznych. Niektórzy korzystają też z dentystycznych sond. W ogóle wszystkie te narzędzia, jeżeli tak popatrzeć, to niewiele się różnią od stomatologicznych. No ale wiesz, teraz jak wchodzisz do stomatologa, do dentysty, to siadasz na fotelu i masz tutaj jeden wielki kombajn, tu masz drugi wielki kombajn, tak. I tak naprawdę ta szafka, która tam stoi z boku, to ty nie widzisz, co tam jest w tych szufladach i tylko widzisz te wszystkie urządzenia, które tutaj ci wystają, te rurki. Tak, tak? Fotele jeżdżą. Dokładnie. A tutaj wiesz, tu jest trochę inaczej, to wszystko jest takie maleńkie. Tak, to jest bardziej kompaktowe. No i tym właśnie tą oto sondą czyścimy sobie wały, sprawdzamy, czy nie ma tutaj wrastających paznokci, oczyszczamy, bo w wałach się wiele tutaj zgromadzi. A ta druga końcówka w tej sondzie? Tak, ta druga końcówka, wiesz co, też służy do zakładania tamponady. Aha. Żeby wcisnąć tutaj tamponadę. Czyli jak komu jest wygodniej? Czy na przykład tobie jest wygodniej tą ostrzejszą, tylko cieńszą, tak. Czy też tą grubszą? W zależności od tego, jaka jest gruba płytka, jaka duża jest płytka, to wszystko w zależności dostosowuję to do klienta. Ale akurat to jest moja jedna, miałam wiele sąd, ale to jest akurat moja ulubiona. No dobra. Czy mamy coś jeszcze do paznokci, do samych paznokci i są? Tak, mamy. Dobra. Mamy. To jest frez. Akurat ja korzystam z takiego. Mówię, każdy może korzystać z jakiego sobie życzy. To jest frez do ściągania masy hybrydowej. Okay. Przede wszystkim. Albo duże. Jeżeli... Dobrze, no. Ale akurat mi się tak wygodnie nim pracuje. Czasem jeżeli usuwamy, oczyszczamy paznokieć z grzybicy czy z jakichś tam z onycholizy, to też sobie też się posiłkuje takim frezem. On jest wieloużytkowy. Czy on się nadaje też na przykład do ściągania żelu? Tak. Do każdej stylizacji, do żelu, do akrylu, do tytanu, do wszystkiego. Tylko zwracamy uwagę, Wy jako nie jako profesjonaliście, tylko wykonujący w domu usługi, czy idący do specjalisty, to nie musicie akurat zwracać, ale te kolorki to nie są zaznaczone, że tym frezem pracuje pani Kasia, a żółtym frezem pracuje pani Ania, tylko to są oznaczone, jak są mocne frezy. Tak, to my sobie wedle tego też dobieramy. Jak jest jakaś cieńsza płytka, to dobieramy taki bardziej drobniejszy, nie taki mocny, nie taki drastyczny. Ale jeszcze do paznokci... A to no właśnie, to co tutaj masz? To jest... też wygląda jak sonda. Też tak, sonda? Też wygląda jak sonda, ale ma takie ząbki. No właśnie. I to jest pilnik prosty. On tu delikatnie jest zaokrąglony, a tutaj jest prosty. Jeżeli mamy problemy z wrastającymi paznokciami i chcę go wypiłować, chcę go wyrównać, żeby bok był równy, to właśnie taką, korzystam z takiego pilnika. Fajne to jest. To jest pilnik prosty, pilnik kątowy, różnie nazywany, ale ten pilnik nadaje się do sterylizacji. No tak, tak widać ten pilnik się nadaje do sterylizacji, więc może być wielokrotnego użytku. On ma tutaj takie ząbki, ja sobie nim po prostu oczyszczam tutaj wały. A ta druga strona? Jeżeli jest po prostu, chcę dojść lepiej. Gdzieś, bo mam trudno dostępne miejsce. Tak, bo ona jest troszeczkę tak bardziej wykrzywiona. Tak, to już dostosowuję sobie do tego, kto ma jaką płytkę.
I chyba to z paznokci i ze skórek chyba byśmy miały taką podstawę. Dobra, no to teraz przejdziemy do kolejnej części. No to teraz tak, omówiłyśmy sobie już te paznokcie i skórki wokół paznokci, to teraz przejdziemy do skóry jako skóry na stopach. Pokaż, do części podeszwowej. Tak, pokaż, co ty tam stosujesz na tych do stopach. Do części podeszwowej, więc tak, zacznijmy od tego, kapturek ścierny. Najbardziej taki popularny, stosowany często przez kosmetyczki. Wielkościowo nie ma znaczenia, jedni pracują na takiej wielkości, inni na innej. Mm-hmm. Tak wygląda kapturek ścierny. I co nie nakładka robisz? Wielorazowa. Okay. I na to kapturek, który jest jednorazowy, jego się nie sterylizuje. Tak. I co to robię? Złuszczam skórę. Okay. Oczyszczam skórę z rogowaceń. Mm-hmm. Na śródstopiu, na palcach, na piętach. Dobra. Gdzie jest taka potrzeba? Okay, natomiast dalej. Ja wiem, że ty najbardziej na to czekasz. Tak, tak, tego się nie mogłam doczekać. Teraz tak, bardzo ważne, co odróżnia nas od kosmetyczek. Mm-hmm. Skalpel typowo chirurgiczny, więc moja droga, praca na otwartym sercu, proszę bardzo. I do tego dłuto. Mm-hmm. I teraz tak. Żeby było też jasne, są podolodzy, którzy pracują tylko i wyłącznie na skalpelu, są tacy, którzy pracują tylko na dłucie. Tutaj jest pełna dowolność, byle by było to dobrze wykonane. Tak, tak? Także na to zwracam uwagę, że każdy robi inaczej. Ja Wam pokażę, jak to wygląda z mojej perspektywy. Ale powiedz mi w takim razie, co ale się tym robi. Bo mnie to idzie. Ja to lubię takie gadżety. Ja lubię gadżety i lubię patrzeć na to wszystko. No. Dobrze, więc tak, zacznijmy od skalpela. Skalpel, który też rękojeść jest wielorazowa, natomiast samo ostrze jest jednorazowe. Mm-hmm. I teraz tak, tym skalpelem sobie oczyszczamy zrogowacenie, na przykład z pięt. Okay. Na przykład modzele usuwamy ze śródstopia. Gdzie jest nam wygodniej? I są niektórzy, którzy usuwają nawet tym odciskiem. Mi akurat osobiście jestem niewygodnie pracować, więc ja się posiłkuję dłutem. I oczyszczam sobie, jest to dla klienta bezpieczne, jeżeli jest w odpowiednich rękach. Tak. Prędzej jest. Skaleczy się tym ja, aniżeli klienta skaleczę. I tym sobie oczyszczam. Czy są różne wielkości tego ostrza? Tak. Różne wielkości ostrza i różne wielkości rękojeści do trzymania. Ja akurat pracuję na dziesiątkach, bo dla mnie są najwygodniejsze. Ja w ogóle uwielbiam małe narzędzia ścierne, bo one mi nie zasłaniają pracy. Ja wtedy bardzo dużo widzę, co się dzieje na skórze, ile usuwam, czy za głęboko, mm-hmm. czy za płytko, ile jeszcze mam pracy. Są panie, które pracują na 20, na innych. To jest dostosowane do tego, kto jak lubi, na czym pracować. Tak jest. A może jeszcze pokażmy, bo tam widzę, że są te ostrza w takich folikach. Tak, czyli żebyście wiedzieli, to tak, jest. Czyli to jest tak zapakowany skalpel. Tak. I po prostu wyciągamy go z tego opakowania i wkładamy do tej drugiej części. Tak, tak. Do naszego uchwytu, do rękojeści, jak mm-hmm. zwał, tak zwał. Tak? No a dobra. Później to ostrze jest wyrzucane do specjalnego pudełeczka. Do utylizacji. Do utylizacji, tak. Do takich skażonych, tak jak igły. Tak jest. Tak. W kosmetologii też tak się to używa. Mhm. Tak, dobra. A dłuto? Dłuto akurat, ja bardzo lubię dłutem usuwać odciski. Mhm. Takie wydłutuję, takie wydrążę, wygrzewię. Patrzcie, jak ona to mówi, z taką pasją, już bym tak chciała tam dociąć, wyciąć. Ja muszę zobaczyć, co u ciebie dzisiaj jest. Nie. I tym dłutem czasem też się posiłkuję przy pękających piętach, żeby oczyścić te przestrzenie, te rozpadliny. Czasem w trudno dostępnych miejscach pracuje mi się łatwiej dłutem niż skalpelem. To jest też do usuwania modzeli, odcisków i zrogowaceń. No, Alicja, powiedz mi, czy to jest też tak skomponowane jak skalpel? Czyli tutaj masz ostrze, takie widzę. Ja akurat pracuję. Można na taką rękojeść nałożyć ostrze dłuta podobne jak skalpel. A czyli są te, czyli to ostrze dłuta jest takie oddzielne. Tak, to jest oddzielne. Dobra. I może być wyglądające tak jak też z taką dziurką, z taką przestrzenią. No. I możemy tym pracować też jak dłuta. Natomiast mi osobiście się tym niewygodnie pracuje. Ja pracuję na akurat rękojeści trzyczęściowej i muszę
włożyć samo ostrze do uchwytu. A, czyli jest właśnie to dużo trudniejsze, no dobra, do samej aplikacji, te, ale... Te ostrza też są jednorazowe. Ale rzeczywiście, że tak. Dobra. Rękojeść do dłuta idzie do sterylizacji, a usuwamy ostrze do... Gdzie? Do pojemniczka, też do utylizacji. Piątka. Bardzo dobrze. No dobra, okay. Czyli mamy zrobione, czyli tak, kapturek, fryzarka, dłuto, i ewentualnie właśnie skalpel, a to jest co? To jest, ciężko będzie Wam pokazać, złapać ostrość, ale Ty widziałam, że pięknie tak nagrałaś filmik. Taka to malinka jest, kuleczka, słuchajcie. To jest różyczka. Różyczka, jak to, się przyjrzysz. A wiesz, że ja to dopiero teraz widzę, ja nawet na filmiku tego nie zwróciłam uwagi. Rzeczywiście taka różyczka. To jest różyczka i tą różyczką ona jest okrągła i tą różyczką też wygrzebujemy, oczyszczamy, pozbywamy się odcisku. Żeby się tam w niego wwiercić, bo nie zawsze akurat pracujemy na różnych też ostrzach dłuta. Jedne są szerokie, drugie są węższe. Dostosowujemy to do potrzeb, ale ja jeszcze lubię tą różyczką pracować i tak dogrzebywać. I też, jeżeli chcecie zobaczyć, to nasze ostrza do dłuta wyglądają w ten oto sposób. Jednorazowe, tak, jak tabletki, w takim blistrze. Oczywiście tak wyglądają. Ale poczekaj, one też się różnią, widzę, jakoś tak wielkością. Tak, te akurat są 3,5, to jest rozmiar 3,5 na jakąś taką dużą stopę, na duży odcisk, duży model, jeżeli chcę pracować większą powierzchnią, a te są mniejsze do odcisków, do różnego rodzaju jakichś zrogowaceń czy modele. Dostosowuję to tak naprawdę do potrzeb, także jeszcze tak podsumowując, dłuto i skalpel służy nam do usuwania modzeli, odcisków, zrogowaceń, popękanych pięt. A to, tak czego naprawdę, użyczy po, to, czego tak, użyczy podolog, to już jest jego wybór, tak, ze względu na to, na czym mu się lepiej pracuje. Tak, tak? Gdzie czyli jeżeli zobaczycie, że właśnie, nie wiem, podolog wyciąga taki... Skalpel czy dłuto, tak, to się nie bać. Nie bójcie się, bo nie, on po prostu ma w tym doświadczenie, wie jak tym pracować i on będzie usuwał to, co jest dla nas, klientów, niekoniecznie przyjemne i w sensie nie chcemy ale tego nie, mieć na stopach. Ale nie, jest to nie jest nieprzyjemne, ale to wiesz, nie jest odczuwalne dla klienta. Nie, tak, ale wiesz, w jakim sensie mi chodzi, że po prostu my, jak przychodzimy do podologa i mamy odcisk, to chcemy się go pozbyć, nie chcemy na niego patrzeć, tak, więc to nie jest dla nas przyjemne, że my musimy na niego patrzeć, tak? Na ale rzeczywiście, że tak, zgadza więc się. Wtedy podolog wyciąga odpowiedni sprzęt i działa. Tak, natomiast nie obawiajcie się, bo to praca dłutem czy skalpelem nie boli klienta. Oczywiście, jeżeli mamy odcisk, który bardzo boli, który jest już duży, no to na samym początku no nie jest to przyjemne, ale później będziecie mieli taką budkę. No dobrze, Alicja, a jeżeli właśnie usuwamy coś takiego z naszej stopy, tak, później na pewno nakładamy na to jakiś opatrunek. Tak. To też muszą być opatrunki jednorazowe, sterylne, tak jak się używa w medycynie, tak, prawda? Zaraz dojdziemy do tego, jakich używamy na przykład po usunięciu modzeli czy odcisków, bo to muszą być takie odciążenia. No właśnie, które tego mi brakowało. Tak, to będą odciążenia. No właśnie, i teraz porozmawiamy sobie o tych odciążeniach. Czy możesz nam pokazać mniej więcej, jak to wygląda? Odciążenia. Co to takiego jest? Tutaj. O. To jest przykładowe odciążenie po odcisku. Jeżeli klient ma odcisk na palcu, międzypalcowy, na palcu, to po usunięciu, jeżeli nie założymy odciążenia, to ten odcisk bardzo szybko zacznie nam wracać. Aha, dobra. I potrzebujemy takiej, potrzebuje ten palec takiej, ta skóra potrzebuje takiej regeneracji, żeby spokojnie on sobie zarósł i złapał no takiego oddechu. To wygląda jak kapturek dźwiękowy. To jest z jednej strony, akurat ja lubię pracować na takich, bo one z jednej strony są materiałowe, wiesz, więc są takie miłe, nie odparzają, a z drugiej strony, jak wewnątrz tak zajrzymy, to jest tu taki silikon. Oczywiście, to jest wielokrotnego użytku, ale myjemy to wodą z mydłem, nie pierzemy, bo nam się rozpuści tutaj ten silikon i talkujemy. Aha, w środku. Albo talkiem, albo mąką ziemniaczaną. To oczywiście używa to jedna osoba. Ale rzeczywiście, że tak. Myślę, że nasi słuchacze już o tym wiedzą. I nakładamy na palec. Tutaj ma bardzo fajne zakończenie. Możemy je sobie wyciąć. I to klient tak naprawdę dostaje do domu w zapasie i może sobie to docinać. Jak się mu zużyją, to zakłada nowe. To też nie jest do użytku na cały rok, powiedzmy, że nie może używać tego rok.
ale wszystko z umiarem. Natomiast jeżeli odcisk jest akurat na palcowy, tutaj pod paznokciem, to bardzo ładnie nam to będzie też tutaj amortyzowało, bo one są bardzo tutaj unerwione. Możemy też odciąć to, żeby był dostęp powietrza. Dostosowujemy do tego, z czym mamy problem. I są różnego rodzaju też wielkości, żeby nam... Jedni mają palce dosyć szczupłe, jedni mają większe, jedni mają bardziej zdeformowane, inne mniej. Więc to jest akurat taki, tych odciążeń, to mogłybyśmy zrobić program o odciążeniach, ale to nie w tym, nie w tym, że... teraz jak to wygląda, co tak, to jest? Są odciążenia, jeszcze jedna ciekawa rzecz. Nie mamy czegoś takiego jak narzędzie albo separatory, albo nastawiacze, już nie wiem, różnego rodzaju to ludzie nazywają. Na haluksy. Dobra. A czy ma Pani coś takiego? Co wie Pani, bo mnie ustawiło tego palucha, żeby ten paluch się tak. Tak, ja też nie rotował nam i żeby wyprostować, żeby się pozbyć tego haluksa. Nie, jeszcze raz nie. Nie mamy czegoś takiego. Jeżeli chcemy się pozbyć haluksów, to tylko i wyłącznie operacyjnie. Operacyjnie, i jest to, dokładnie. I jest to z przestrogą dla pacjentów, jest to poważna operacja. To nie jest taka kosmetyczna, taka, nie, no, żeby wiadomo, wyglądało. Myślę, że... Także to jest bardzo poważna operacja. Tak, to myślę, że nie będziemy rozmawiały, bo to jest taki temat właśnie bardziej, powiedziałabym, już idący właśnie w takie lekarskie sprawy. Natomiast my nie mamy, nie posiadamy takich, owszem, jeżeli przeszkadzają nam haluksy i boli nas ta kość, to takie mamy, ale nie mamy takich, co nam wyprostują, zlikwidują. Tak, dokładnie. To, takich możliwości to my nie mamy, ale jakieś modele, odciski, to jak najbardziej, czy popękane pięty, wkładki na popękane pięty. Są podolodzy, którzy współpracują z fizjoterapeutami, bądź sami też robią indywidualnie dobrane wkładki do stóp. Jeżeli mamy... Tak, to też o tym słyszałam, zresztą bo nawet moja mama korzysta z takich specjalnych właśnie przygotowanych dla niej wkładek. Tak, bo nie jesteśmy symetryczni. Jedna stopa może być bardziej zdeformowana, a druga mniej. To też zależy od tego, od której stopy zaczynamy chodzić. Tak. Wszystko ma na to wpływ. I też możemy u takiego podologa też zrobić takie wkładki. Dobra, ale ja widzę tam jeszcze taką tasiemkę. O Boże, to wszystko tu widzisz. I też takie kolorowe, ale to zaraz do tego przyjdziemy. Ale najpierw ta tasiemka. To jest tasiemka, która taki bandaż, to jest, służy mi taka fizelina, która mi służy do robienia tamponady. Aha, jeżeli wyrastają paznokcie. Tak, jeżeli wyrastają paznokcie, to odseparować płytkę paznokcia od wału, żeby on tu nie naciskał, to wkładamy tutaj pomiędzy tamponadę. No i wy jeszcze korzystacie z klamer, ale o tym będziemy też sobie rozmawiać przy okazji już wyrastających paznokci. Tak, i też tą tamponadę to tak naprawdę można robić z bardzo wielu materiałów. Z wężyka? Też. Ale lepiej chyba taki jednorazowy gazik. Ale też wszystko musi być jednorazowe, znaczy w sensie... ale chodzi mi o to, że nie robimy tego sami w domu. No właśnie. Dobra. To jest najważniejsze, nie robimy tego sami w domu, ale to, co nam podolog założy, zaaplikuje, to jest też dostosowane do tego, kto ma, na czym lubi pracować. Jeszcze są od razu nasączone jakimś specjalnym preparatem, który będzie działał na antybakteryjnie. Ja jeszcze bardzo lubię pracować na takim srebrze. To jest srebrze, to jest taka siateczka srebrzysta i tą siateczkę myślałam, też... Myślałam, że to jest jakiś opatrunek, mówię szczerze. Tak, bo to też się stosuje jako opatrunek przy różnego rodzaju ranach i to jest taka siatka ze srebra. O, mamy tu pomocnika. Tak, bo przecież zainteresowany, dużo się dzieje. Lakiery są. Tak, już sobie zaraz pójdziemy, no dobra. I tym srebrem też robimy tamponady celem złagodzenia stanu zapalnego, ziarniny, czy tam różnego rodzaju innych przypadłości. I wzornik. Okej, okay. Ja jestem też podologiem, który maluje paznokcie. Więc tutaj... Obowiązkowo, tak? No tak. To musi jednak być w Twojej pracy. Czym chata bogata? Są nawet poukładane. Córka jednej z moich klientek pięknie poukładała kolorami, kolorystycznie, odcienią. Także wszystko, no pięknie. Wszystko można tutaj... Mówię, że ja srałka wypatrzyłam tutaj wszystko. Tak, Pipo też. Ale wiesz co, Alicja, jeszcze tak na zakończenie chciałabym Cię o coś zapytać, chociaż widziałam, że już udzieliłaś odpowiedzi w tym temacie. Tak. Ponieważ pojawił się komentarz pod jednym z moich filmów odnośnie pytania, że jak podolog przyjeżdża, tak jak Ty na przykład, przyjeżdżasz do domu, tak, to czy musi być jakieś odpowiednie miejsce, gdzie będziesz pracować, gdzieś będziesz siedzieć, czy trzeba się właśnie gdzieś
Jak się przygotować? Tak, dokładnie. Jak się przygotować? Ale wiesz, chodzi mi o te sprzęty, tak? Jasne. O to. Ja jestem samowystarczalna, posiadam własne krzesełko, na którym siedzę, posiadam przedłużacze różnego rodzaju. Jedyne, co Wy potrzebujecie, to tak naprawdę wygodnego dla Was miejsca. A czy Wam wygodnie siedzieć jest na krześle, na fotelu, na kanapie, dostosowujecie to tak naprawdę do siebie. I jakiś podnóżek, czy krzesło, taboret, na czym będzie wyciągnięta stopa. A ja już sobie ze wszystkim poradzę. Alicja ma dużą walizkę. Powiedz, Massimo, dzisiaj myślałam, że na tydzień przyjeżdżam. Tak, bardzo dużą walizkę, która tam sobie, słuchajcie, leży. Tak. I ja się tylko zastanawiam, jak ona to robi, że ona to wszystko po prostu wozi ze sobą do klienta. Ale rzeczywiście jest przygotowana na... Więc jeśli będziecie zainteresowani wizytą Alicji u Was w domu, żeby wykonała u Was właśnie taki leczniczy, odpowiedni pedikur z malowaniem, albo też nie pozbyła się problemu i tak dalej, to teraz już wiecie, z czym przyjeżdża, z jakich narzędzi korzysta, z czego przede wszystkim korzysta podolog. I że jest to bezpieczne. Tak, że jest to bezpieczne, że jest to czyste, higieniczne, sterylne. Także nie ma się czego obawiać i mam nadzieję, że tym dzisiejszym filmem też trochę przekonałyśmy Was do tego, że no właśnie, nie ma się czego obawiać, że te narzędzia mogą wyglądać jak narzędzia tortur i zbrodni, ale rzeczywiście wcale takie nie są. I w rękach specjalisty są one zdecydowanie bezpieczne. Tak, i jeżeli pracujemy jakimś skalpelem czy dłutem, to naprawdę nie jest to bolesne. Tak, pamiętajcie o tym, że nie ma się czego obawiać, to nie boli, bardziej boli problem, niż będzie usunięcie tego problemu. Tak, a później będzie naprawdę ogromna ulga. Alicja, dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Kochani, widzimy się w kolejnych odcinkach, które też będą niesamowicie ciekawe. Zapraszam Was bardzo serdecznie i przypominam, że namiary na Alicję macie jak zawsze w opisie do dzisiejszego filmu. A jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to zostawiajcie je w komentarzach, będziemy odpowiadać. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa! Pa!